Halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisław, a to jest drugi odcinek Zagrajmy w Titan Souls. W poprzednim odcinku dałem wam wybór, czy seria ma być, czy nie ma być. W ciągu dwóch dni nabiliście dwie łapki w górę, co jest u mnie dość sporym sukcesem. I 15 wyświetleń, co pokazuje, że chcecie tą serię. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Slimusia. A więc dzisiaj pójdźmy w prawą stronę. I załatwmy to coś z... Nie mam pojęcia, co tam jest na górze. Na tym obrazie. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. O, da się tutaj wejść. O, fajnie. A da się tak spaść? Ha, nie da się. Da się odbić od jednej ściany i od drugiej. Dobra, bez dłuższego przedłużania, wejdźmy. I tego bossa pamiętam z wersji gemowej. Jest to kostka lodu z mózgiem w środku, znowu mózg. Obudźmy ją. I zgińmy. Ta, to było dobre. Licznik śmierci już to pewnie zaliczył. Jak widzicie tutaj... A co jest w tą stronę? A. Już pamiętam. Tam był samouczek. Jak widzicie z tej strony, tu z dołu, pojawiła się zaświecona kulka, a pozostałe są ciemne. To nam pokazuje, ile bossów już pokonaliśmy tutaj. Nad tymi drzwiami też jest zaświecony kwadracik. Idziemy. Wydaje mi się, że bossami w tym pierwszym rozdziale, takim jakby, są po prostu bossy z wersji gemowej. Choć bestia nieczysta jest. Wow, ale mi szybko idzie. No ale to jest boss, z którym już walczyłem. To jest tylko ważne, żeby nie dać się zabić. Jakoś głupio. Aj! Ten żelek jest... Ta. Poprawili go. Jest trudniejszy. Tworzy teraz taką maść, w którą możemy wejść i to nas spowalnia. Warto wiedzieć. Chociaż wolałbym tego nie wiedzieć i być szczęśliwy, zabijając go bez wiedzy o tym. Teraz się ślizga. Sprowadźmy go tutaj. Aj. Nie. Ale tego uniknąłem. Milion lajków pod tym filmem za to. Nie. Ogólnie muszę wam coś powiedzieć, bardzo ciekawego, taka moja obserwacja. Ta gra posiada, tak samo jak Ori and the Blind Forest, licznik naszych deadów, który możemy sobie obejrzeć, wczytując save'a. Bardzo dziękuję wam, twórcy z firmy o nazwie, której nie mogę sobie przypomnieć, ale miała coś wspólnego z słowem acid, czyli kwas. A już pamiętam, Acid Nerve. A deweloperem jest Devolver Digital. Nie, teraz dałem się spalić tym palnikiem. Czyli dobrze myślałem wcześniej, że jak na niego wejdę, to zginę. Nie dam się zabić.
Nie no, spieprzyłem. Znowu spieprzyłem. Jest. Tak. Jeszcze na środeczku. Dobra, teraz wyciągamy strzałę. Magic. Razem z duszami. Pewnie duszami poległych wojowników, którzy próbowali zabić tego tytana. No, panu mózgowi już podziękujemy. Dobrze, następnym bossem będzie... Ten obrazek na górze wygląda jak kostka z portala. A więc pewnie to będzie kostka jakaś. Dobra, ale tutaj z wami się pożegnam. Jeszcze wam pokażę na checkpoincie, że mamy zapalone dwa kółeczka. A więc to, co myślałem, jest prawdą. No to w następnym odcinku rozwalimy bossa z lewej komnaty. A ja na ten moment żegnam się z wami bardzo serdecznie. Ja byłem Marcisław, a oto było Titan Souls. I widzimy się w kolejnym materiale. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisław, a oto jest Titan Souls. W poprzednim odcinku pokonaliśmy bossa w prawej komorze. Był to znany z wersji gemowej mózg w kostce lodu. A dzisiaj zajmiemy się czymś, co prawdopodobnie będzie jakąś kostką. Nie pamiętam, czy kostka była jednym z bossów gemowych. Chyba była. Ale głowy nie dam. Oj. A ja sobie wyobrażam, o co może chodzić z kostką. No, chyba wiem. Trzeba je strzelić w oko. Jest. Ile nam to zajęło? 1,5 minuty razem z moją paplaniną, więc... Ten boss będzie jeszcze w poprzednim odcinku i następny też w sumie. W sumie to skończmy dzisiaj ten świat. Co to będzie? Nie wiem. Chyba też boss z wersji gemowej. Ej, strzał, gdzie ty latasz? Aha, dobra, teraz już obczajam perspektywę, którą tutaj mamy. Jak tam szliśmy na górę, to było wokół tej areny. Dobra. Chodźcie. Nie mówcie, że... Aj, wyrypałem strzały tak daleko, że... Jest. No proszę. Mój kochany tytan. Mój ulubiony bossik, bo jest najprostszym bossem do obczajenia. Wygląda trochę jak gigant z Dark Soulsów. Pewnie taka była im inspiracja.
I co? Ja nie zrobię. I gdzie teraz? Wejdźmy sobie jeszcze na górę. U. A no tak. Tu jest kolejna droga. Droga się otwiera. Myślałem, że tutaj się zaświecą te kwadraty. Pewnie wchodzimy na wyższe piętro. Czyżby tak? A może jakiś bosik? Jakiś strażnik piętra? Albo jeden z czterech wielkich kolosów. Jeden z czterech wielkich tytanów. Raczej nie. Raczej stajemy na płytce naciskowej. O, patrzcie, tam jest... No to się napatrzyliśmy. O, to jest moja ukochana muzyka. Muzyka z dżemowej wersji przetrwała. Co tu w ogóle mamy? Rozejrzyjmy się po tej okolicy. Co tu jest? Ile tego jest? Ej, ja myślałem, że tu będą 4 światy, a tutaj wychodzi na to, że będzie ich 8. Plus jeden taki końcowy. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś las. O, w dwie strony. Droga. Grzybki. Woda. Jakiś stawik. No jak dla mnie bomba. Świat jest piękny. Zarzuca się mu, że jest dość pusty. No, prawda jest taka, że jakbyśmy spotkali jakiś paru przeciwników, to byśmy mogli się trochę bardziej pobawić. A tak to co? Tak to idziemy do... O, ten świat ma tylko dwa bossy? Dobra. Tu widzimy się w kolejnym odcinku. Też dość krótkim pewnie. Nagranie jest długa. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Titan Souls. Ja byłem Marcisław i do zobaczenia w kolejnym materiale.